Przyjechali do Radomska, aby udowodnić, że rak to nie wyrok. Celem projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna jest zachęcenie do samorozwoju i twórczego wyrażania siebie poprzez sztukę. Jak wskazują organizatorzy projektu, pozwala to na zmniejszenie poziomu stresu, który towarzyszy chorym. A pozytywne myślenie to przecież pierwszy krok do pokonania choroby. W Galerii Miejskiego Domu Kultury można już oglądać wyjątkową wystawę przygotowaną przez pacjentów onkologicznych. Jej otwarcie zostało poprzedzone premierą filmu dokumentującego warsztaty, podczas których powstały obrazy prezentowane na tej wystawie. To jest projekt, który funkcjonuje w przestrzeni medialnej. To jest projekt, gdzie udało mi się namówić, no powiedzmy 200 osób, żeby dawały świadectwa pacjentów i terapeutów i różnych ludzi, żeby dawały świadectwa, że to często nie, że rak nie jest chorobą śmiertelną, że można z nim żyć w sposób piękny. I prace są wykonane bardzo szybko, bo warsztaty trwały, każdy warsztat trwały około 3 dni, czyli mieli uczestnicy czasu w sumie niewiele. W Szakowie to był cały dzień, czyli po 2 prace dziennie, czyli powstawało 6 prac, czym warsztatów mniej więcej. Natomiast w Dłużewie tylko 3, bo byli tylko po południa na ten czas do malowania. Inne pozostałe godziny zajmowały warsztaty inne, psychologiczne. Rozpoczęłam, ponieważ dałem właśnie paniom zadanie całkowicie dowolne. Mogłem robić właściwie co chciałem i nagle powstała ta praca, bo nie widziałem jej w trakcie realizacji, więc zaskoczyło mnie niezwykle, bo robię wrażenie jakieś zupełnie dojrzałej, konceptualnej kompozycji, która mogła znaleźć się wręcz w jakiejś galerii sztuki współczesnej w Centrum Sztuki czy gdzie indziej. Wystawę można obejrzeć do końca września.